Cześć, mam na imię Zosia i pracuję jako osobista stylistka. A to jest kanał, na którym dowiesz się, jak rozsądnie kompletować swoją garderobę oraz jak odnaleźć styl, w którym będziesz wyglądać i czuć się najlepiej. Niemalże każda kobieta marzy o tym, aby rano stanąć przed szafą i w kilka minut stworzyć świetną stylizację, w której będzie wyglądać i czuć się super przez cały dzień. Jak wiadomo, w praktyce nie jest to takie proste, aczkolwiek możliwe. Jednym z kroków do tego, aby stworzyć swoją idealną garderobę, jest inwestowanie w takie ubrania, dzięki którym staje się ona tak zwana kapsułowa. Na czym polega kapsułowa garderoba? Jakie korzyści ze sobą niesie? No i oczywiście jak ją stworzyć? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Dziewczyny, kapsułowa garderoba to przede wszystkim taka szafa, w której znajduje się relatywnie niewiele ubrań, ale jesteście w stanie stworzyć z nich wiele zestawów. Czyli znajdują się w niej takie ubrania, które zarówno łatwo łączą się z pozostałymi ubraniami w Waszej szafie, jak i również założycie je na wiele okazji. Jest wiele teorii mówiących o tym, w jaki sposób stworzyć swoją idealną kapsułową garderobę. Spotkałam się nawet z takimi źródłami, które podają, że powinno znajdować się w niej konkretna ilość ubrań, czyli na przykład 33 ubrania, albo 36 ubrań, nie więcej, nie mniej, no i wtedy ona jest właśnie taka kapsułowa. Ja jednak jestem zdania, że przede wszystkim ta garderoba powinna być dopasowana do naszych indywidualnych preferencji. My jesteśmy, każda z nas jest inna, a moda nie powinna nas ograniczać. Kapsułową garderobę możecie stworzyć w następujących 4 krokach. Po pierwsze, stawiamy na jakość ubrań, a nie na ilość. Zatem w kapsułowej garderobie znajduje się, tak jak wspomniałam, niewiele ubrań, natomiast są one dobrej jakości. Po drugie, dopasowane do naszej sylwetki, naszego trybu i stylu życia. Ja dzisiaj pokażę Wam na przykładzie swoich ubrań, zatem takich ubrań i takich krojów, w których ja się dobrze czuję, w których ja dobrze wyglądam i w których chodzę do pracy, bo to będzie głównie oparta garderoba właśnie moja do pracy. Natomiast ważne jest to, aby każda z Was zastanowiła się podczas tego odcinka, w których ubraniach, w których fasonach ona najlepiej się czuje, w których najczęściej lubi chodzić i które będą pasować do jej trybu życia, bo to właśnie na tych ubraniach budujemy swoją kapsułową garderobę. Przykładowo w mojej szafie znajduje się dużo, w tej szafie do pracy znajduje się dużo marynarek, spodni typu cygaretki. Ja na przykład bardzo rzadko chodzę w spódnicach, bo nie do końca dobrze się w nich czuję, też one nie bardzo pasują do mojej sylwetki. Tak naprawdę w niewielu krojach spódnic wyglądam dobrze, ale być może na przykład Wasza sylwetka świetnie prezentuje się w spódnicach ołówkowych czy rozkloszowanych i to właśnie one będą podstawą Waszej kapsułowej garderoby. Trzecia kwestia to spójność koloru i wzorów. Jeśli na przykład pójdziecie na zakupy i puścicie wodze fantazji, zaszalejecie z kolorami i wzorami, no to pewnie będzie fajnie, ale tylko przez chwilę, bo jak wrócicie do domu i będziecie chciały z tego stworzyć zestawy, to już mogą pojawić się schody. Kapsułowe garderoby wyróżnia to, że znajdują się w niej takie kolory, które łatwo się ze sobą łączą. I tutaj mocno zaznaczam, że nie chodzi o to, żeby postawić tylko na 3-4 podstawowe kolory, bo wtedy według mnie garderoba byłaby nieco nudna. Oczywiście możecie stawiać na kolorowe, wzorzyste ubrania, natomiast ważne jest to, aby część z tych ubrań w Waszej kapsułowej garderobie była w podstawowych, bazowych kolorach. Czyli mam na myśli na przykład czarny, który łatwo się łączy z innymi kolorami, granatowy, biały, beżowy, szary. Takie kolory, które będą właśnie bazowe i z nimi z łatwością połączycie inne części Waszej garderoby. I numer 4 to spójność stylu. Wprawdzie dziś jest taka moda, że można łączyć szpilki z na przykład dresami, czy też założyć bluzę z kapturem pod marynarkę, więc możliwości mamy właściwie nieograniczone. Natomiast no, jeśli tworzymy taką kapsułową garderobę, należy zastanowić się nad tym, aby każde z tych ubrań tworzyło jakiś spójny styl, tak żebyście mogły z nich stworzyć właśnie ciekawe stylizacje. Podsumowując, aby stworzyć swoją kapsułową garderobę, musicie postawić na 4 ważne kwestie. Po pierwsze, jakość, a nie ilość ubrań. Po drugie, dopasowanie do sylwetki i stylu oraz trybu życia. 3. Spójność kolorów i wzorów. 4. Spójność stylu. Aby nie być gołosłownym, dziś pokażę Wam to na przykładzie swojej garderoby. Zatem pokażę Wam wycinek z mojej szafy, 16 ubrań oraz 4 akcesoria, a z tego stworzę 21 zestawów do pracy. Gotowe? Zaczynamy.
Ja bardzo dziękuję Marce Brown za współpracę i za to, że dzięki żelazku z generatorem pary mogłam tak szybko i sprawnie wyprasować swoją koszulę. A ja, podsumowując ten odcinek, chciałam zwrócić uwagę na to, że dziś pokazałam Wam 21 zestawów. Łatwo policzyć, że miesiąc średnio ma około 20 dni pracujących, zatem dzięki tym 16 ubraniom i 4 akcesoriom mam inne ubranie na niemalże każdy dzień do pracy w przeciągu miesiąca. Oczywiście, część z tych ubrań mogę też wykorzystać na inne okazje, bo na przykład jeśli wybieram się na spacer z wózkiem z moim dzieckiem, to mogę założyć na przykład dżinsy i do tego kaszmirowy sweter, jakieś trampki, wygodną sportową torbę i mam zestaw taki codzienny. Inny przykład to jak wybieram się z moim mężem na kolację, to mogę założyć na przykład taką czerwoną bluzkę, do tego czarne cygaretki, czarne szpilki, jakąś fajną, małą, ciekawą torebkę, biżuterię i jestem gotowa do wyjścia. Jak widzicie, część z tych ubrań można jeszcze wykorzystać na inne okazje, oczywiście dołożyć do tego inne dodatki czy inne części garderoby. Nie potrzeba posiadać bardzo dużej ilości w swojej szafie ubrań, żeby być gotowym na wiele okazji. Dajcie znać, czy Wy kiedyś próbowałyście stworzyć taką kapsułową garderobę. Jeśli napotkałyście na jakieś bariery, to jakie? Koniecznie dzielcie się w komentarzach, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!